Zbyszek jestem alkoholikiem, brałem udział w dwóch meetingach, na dwóch grupach, gdzie było odpowiadane na to pytanie, żebyśmy mieli wytyczne taką, żeby odpowiedzieć tak lub nie, co było niezwykle trudne. I na tych dwóch grupach, na których byłem, na to pytanie była odpowiedź nie, nie zagraża jedności A, gdzie przychyla się do tego, co kolega powiedział, jeśli może być każdy. Dziękuję. Tutaj, Piotrku. Dzięki. Mam na imię Paweł, jestem alkoholikiem. Wiecie co? Bo ja to pytanie to troszkę inaczej rozumiem. Bo to pytanie jest pytaniem o to, czy ja, jeśli twierdzę, że te grupy łamią zasady, to czy ja łamię zasady? Tak. To jest takie pytanie, nie? Tak by należało je rozumieć. Dokładnie. Tak. I teraz właśnie mi jest ciężko to powiedzieć, nie? W ten sposób, nie? Bo tu jest pytanie o to, czy twierdzenie, nie? Że łamaniem zasad jest to, że ja myślę, że te grupy zagrażają, nie? I to jest właśnie chyba właściwe pytanie, a nie to, co tam jest na tych meetingach, nie? Bo ja tak naprawdę nie wiem, ja nigdy nie byłem na czymś takim, nie? Na takich meetingach nie brałem udziału, więc trudno mi jest powiedzieć, nie? powiedzieć, nie? I jeżeli bym miał tak odpowiedzieć, nie, to wydaje mi się, że bym powiedział, że to nie jest pomoc. Takie stwierdzenie. I tyle. Dziękuję. Mam na imię Bogdan, jestem alkoholikiem. Muszę przyznać się szczerze, że tak bez picia, że moja grupa macierzysta zaniedbała tę sprawę. To jest między innymi moja wina. Jestem przedstawicielem intergrupy do regionu. I zaproponowałem na intergrupie, na ostatnim spotkaniu, żeby przedstawiciele grup, czy nie wiem, ktokolwiek z danych grup, które są w intergrupie, nam jako przedstawicielom odpowiedzi na te pytania dostarczyli, a my je dostarczymy tam, gdzie trzeba, nie? Odpowiedź była taka, że wszystkie grupy, większość grup zdecydowała się zrobić to drogą mailową i te odpowiedzi z tych grup, które opracowały odpowiedzi na te pytania, poszły, tylko nie wiem, czy do Rady Regionu, czy gdzie indziej, ale radzimy sobie te grupy same. Teraz sprawa dotyczy tego pytania, to jest moje zdanie osobiste. Właśnie, jak to pytanie rozumieć? I odpowiem na dwa sposoby. Jedno, moje zdanie jest takie, że bo są takie grupy kobiece, są takie, tworzą, chcą się tworzyć takie grupy, które są tu opisane. I dla mnie to samo, co powiedział Robert. Jeżeli nie zamykają wstępu na te spotkania wszystkim, nie? Jeżeli każdy ma wstęp na takie spotkanie tych grup, to jest ok. Jeżeli ja mogę pójść na meeting kobiet, a w Rzeszowie takie meetingi się odbywają, nikt mi nie zabroni, to jest w porządku. To jest odpowiedź na całe to pytanie, rozumiejąc je tak. A to, co powiedział Paweł przed chwilą, właśnie, to jest sens tego pytania. I tutaj odpowiedź się nasuwa już sama. Ja twierdzę, że te grupy mają prawo bytu, jeżeli nie zamykają drogi nikomu do przyjścia na meeting, więc nie twierdzę, że one łamią zasady, prawda? No nie wiem, czy to zrozumiale wytłumaczyłem, ale to jest moje po prostu rozumowanie, moja odpowiedź, nie? Nie pokuszę się po to, żeby zastanawiać się zbyt głęboko, bo nie ma to sensu. Bo jasną już odpowiedź dałem, nie? Mogę przyjść na meeting takiej grupy, jest wszystko ok. To jest moje zdanie. Dzięki. Dzięki. Jeszcze jedno.
Możemy jeszcze, tak. Ja na imię Konrad jestem alkoholikiem. Ja też tutaj przychylę się do tego, co mówił wcześniej Paweł. Ja się skupię po prostu na istocie tego pytania. Bo pytanie brzmi, jak dla mnie, czy twierdzenie, czyli wyrażenie opinii jakiejkolwiek, że coś według mnie zagraża jedności, że ja czegoś nie rozumiem, że ja się czegoś boję, jest łamaniem zasad, nie? I tu właśnie dla mnie to jest pytanie o wolność słowa, o wolność tego, czy ja jako Konrad alkoholik mam prawo coś powiedzieć, nie? Czy ja mam prawo stwierdzić, że coś zagraża według mnie jedności A, co jest dla mnie bardzo dużą wartością, nie? No jeśli nie mam do tego prawa, no to jest trochę niefajne. Jak dla mnie ja mam prawo jako Konrad, osobiście jako Konrad alkoholik wyrażać przeróżne opinie, prawda? To jest dla mnie odpowiedź na to pytanie, już pomijając to, czy ja uważam, że te grupy są fajne, czy nie fajne, czy ja je akceptuję. Prywatnie akceptuję, najbardziej tak. Ale pytanie dla mnie odnosi się do tego, czy ja mam prawo wyrażać swoje opinie, jako ja prywatny Konrad alkoholik. Opinie, lęki, czy coś innego, nie? I tak bym ja na to pytanie odpowiedział. Tak jak mówię, to jest moja subiektywna odpowiedź. Dzięki. Dziękuję, a te lekarze muszą policzyć, czy wie, czy ciebie osób jest za, czy nie. I dlatego niezmiernie ważne jest, żeby ta odpowiedź jasno określiła, co, jakie jest moje zdanie. My jesteśmy zwolennikami zgodnie z programem tej liczby 2/3 głosów. 2/3 głosów jest za, ok, chyba, że wyjdzie coś innego. Dziękuję, proszę dalej. Pytanie drugie. Przechodzimy do pytania drugiego. Przechodzimy, albo nie, Jacek, ja nie umiem. Dobrze, pytanie drugie. Chciałem zgłosić pytanie, które często jest zadawane po mitingu lub po mitingu. Czy zgodne jest z tradycjami czy zasadami AA, aby po zakończeniu mitingu była odmawiana modlitwa Ojcze Nasz? Poprzez uczestnictwo w mitingach online zobaczyłem, że na grupach, na przykład w Kanadzie czy USA, po zakończeniu mitingu odmawiana jest modlitwa chrześcijańska. Pytałbym, ale wiele razy już słyszałem po zakończeniu mitingu, jak osoby uczestniczące w tym spotkaniu pytali prowadzącego, dlaczego taka modlitwa jest odmawiana. Nie podobało mi się to, że traktowano te osoby, jakby nie miały prawa zadawać pytania. Nie odzywałem się nigdy. Gdy słyszałem modlitwę, to albo się rozłączałem, albo wyłączałem kamerę. Nie podobało mi się też, bo w tym spotkaniu mogą uczestniczyć osoby innego wyznania. I jak wtedy osoba, która jest pierwszy raz na mitingu, ma to odebrać? Chciałem zapytać, czy taka grupa powinna prowadzić miting? I zapraszam do wypowiedzi. Mam na imię Krzysiek, jestem alkoholikiem. Wydaje mi się, że to odpowiedź jest prosta. No, ja jestem katolikiem, ale wydaje mi się niewłaściwe odmawianie na koniec modlitwy Ojcze Nasz. To jest, wydaje mi się, zupełnie niepotrzebne. Jak gdyby sugerowało, że jesteśmy kimś ważniejszym, bo jesteśmy katolikami i jesteśmy dominującym wyznaniem akurat w Polsce. Ja uważam, że jest to niepotrzebne zupełnie. Myślę, że katolicy powinni też być tolerancyjni wobec innych. Po co tutaj dodatkowo odmacwać? Takie jest moje zdanie. Dzięki. Dziękuję. Tutaj będzie Heniu i tam ty widzisz tyle, jadę do przodu. Mam na imię Heniu, jestem alkoholikiem. Ja nie widzę żadnych przeszkód w odmawianiu modlitwy powszechnej. Jeżeli grupa nie ma nic przeciwko temu, to jest raz, dlaczego nie? A drugi raz, przecież mówimy, odmawiamy modlitwę o pobudę ducha, a to jest modlitwą, to jest fragment z modlitwy świętego Franciszka. I w tym się nikt nie czepia, że to jest modlitwa świętego Franciszka, ostatnie dwa wersy. Więc tu jest kwestia taka, jeżeli grupa ma ochotę, może inaczej, może się po prostu po koniec mitingu spytać, czy statuczny miting modlitwą powszechną, jeżeli nie ma na nie, to dlaczego nie? To nie znaczy, że katolicy chcą się wywyższyć i pokazać, że jest nas tam 80 czy 90% w Polsce. To nie o to chodzi. Każda grupa jest indywidualna.
Ja byłem w Zakopanem i są wszystkie meetingi otwarte i nie widziałem nic w tym złego. Jeżeli grupa chce i nie ma żadnej przeszkód, jeżeli nikt nie mówi, nie życzę sobie, to jest co innego. Bo chyba, że znajdzie się osoba, to jest tak jak ktoś mówi, czy mogę po meetingu, czy tego zrobić zdjęcie. Jeżeli grupa nie ma nic przeciwko temu, to dlaczego nie? Ale jeżeli ktoś mówi, nie życzę sobie, to nie. A tak jak mówię cały czas i głośno i wyraźnie, modlitwa o pogodę ducha jest to modlitwa świętego Franciszka. Jak to jest? Matka, nie jest. To akurat się nie na tej modlitwie koncentrujemy, także może po warsztacie. Znaczy ja myślę, że modlitwa 11 kroku, może to miałeś na myśli. Jeżeli grupie nie przeszkadza ojcze nasz, to dlaczego? Dobrze, to teraz tam z tyłu ktoś i później w żółtej koszulce. Na imię mam Janek, jestem alkoholikiem. Tak, odnosząc się do samej końcówki pytania, chciałem zapytać, czy taka grupa powinna prowadzić meetingi. Odpowiem w moim przekonaniu, odczuciu, tak. Meeting jest meetingiem i każdy, tak jak nawiązał nawet do poprzedniego pytania, dopóki każdy może wejść, każdy ma prawo do tego, żeby uzyskać pomoc. Natomiast jedna generalna taka dla mnie zasada. Moje swobody i moje przekonania kończą się w tym miejscu i tylko to je ogranicza, kiedy nie wchodzę w czyjeś przekonania i nie staram się go zmienić i przekonać do własnych przekonań. Nie wiem, czy dobrze to przekazałem, ale chodzi o to, że nie mam prawa narzucać swojej woli, swojego przekonania, swojej religii komuś drugiemu. Każdy ma prawo do swoich przekonań. I co do... Tak samo jestem wierzący katolikiem, chodzę do kościoła i tak dalej. Natomiast uczciwym byłoby, żeby zadać takie pytanie. Jeżeli jest grupa w cudzysłowie zamknięta, w której spotykamy się zawsze i zawsze modlitwa Ojcze Nasz na końcu jest odmawiana, bo taka jest wola grupy, jak najbardziej. Ale jeżeli są osoby nowe, goście, przypadkowi, w tym momencie powinno paść pytanie, czy ktoś nie ma nic przeciwko temu, a jeśli tak, to wydaje mi się, że w tym momencie nie mamy prawa wyrażać naszych poglądów politycznych, religijnych, etc. Chodzi o to, żeby... kiedy piłem, byłem egoistą. I to ja miałem rację. I teraz, choć mam czasem problem z tym, staram się za wszelką cenę nie narzucać innym swoich poglądów. Jak mówię, no, jestem alkoholikiem i z tym muszę walczyć. Nie jest mi z tym łatwo, żeby się powstrzymywać, ale staram się za wszelką cenę powstrzymywać, żeby nie narzucać innym swojego zdania. Bo każdy ma prawo do swojego zdania i do swoich odczuć. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, taka jego wola, to taka jego wola. Najprostszym przykładem, powiem wam tak, jest nas 7 rodzeństwa. I najstarsza siostra nie chodzi do kościoła, bo się jej nie chce, bo już to nie wierzy, bo już jej się ta formuła wyczerpała. Cała reszta chodzi, praktykuje i mówimy jej, że powinna być do kościoła, że my w to wierzymy, a to, co ona robi, to jest jej po prostu sprawa. Więc prowadzi meeting jak najbardziej tak, ale nikomu nie mamy prawa narzucać własnej woli i własnego widzimisię. Dziękuję. Ja powiem mocno, to ja mam imię Robert, jestem alkoholikiem. Moim zdaniem tak, że jeżeli chodzi, bo to jest bardzo złożone dla mnie pytanie, jeżeli chodzi o odmawianie
pytania. No oczywiście każda grupa jest niezależna, więc mogą to robić, by to nie zagrażało jedności. Dla mnie to jest ważniejsze w tym pytaniu. Jak wtedy osoba, która jest pierwszy raz na mitingu, ma to odebrać? Ja osobiście, przychodząc do wspólnoty, nie miałem żadnego Boga, nie wędrzyłem gdzieś, nie był mi on potrzebny. I ja jako nowicjusz, który przyszedł na miting i słyszał modlitwę Ojcze Nasz, która jest przypisana do wiary katolickiej, osobiście mnie by to... Nie katolicko. To jest moje zdanie, tak? Osobiście ja bym się poczuł gdzieś, gdzie nie pasuje tutaj, nie? I ja bym to tak odebrał po i ja sobie tak sobie gdzieś o tym myślę, że no ja gdzieś temu nowicjuszowi mam sobie, że takie warunki, aby on się czuł jak najlepiej, nie? Ja bym się pewnie nie czuł dobrze, gdybym... Zresztą ja miałem w ogóle na początku problem z Bogiem, bo nawet jeżeli chodzi o program, wiele razy to słowo jest użyte w tych krokach i ja sobie tak nie za bardzo myślałem, że to jest dla mnie, tak? Więc dla mnie tu mógłby być duży problem, nie? A tu kolejne co, czy taka grupa powinna prowadzić meeting? Myślę, że tak, nie? Nie ma nic. Musimy omawiać w zasadzie. Tyle, dziękuję. A dziękuję. Nie wchodź do polityki. Każdy może się pięknie dzielę różnić. A ja tu co jeszcze nie muszę robić tam, tylko mówię na szybko. A Słowo Boże w modlitwie o pokorę ducha nie przeszkadza komuś, to jest całkowicie akwarystą? Ja na imię Kuba, jestem alkoholikiem. Ja się odniosę do pytania, które zostało tutaj zadane na tym slajdzie. Chciałem zapytać, czy tak grupa powinna prowadzić meeting? Moja osobista opinia jest taka. Ja jestem, mam bzikę na punkcie używania słów. Generalnie często rzeczywiście pewnie zbyt radykalnie tego podchodzę. Więc gdyby to pytanie było zadane tak. Czy tak grupa może prowadzić meeting? Odpowiadam, tak, może. Ja, Kuba, alkoholik, tak odpowiadam. Na pytanie zadane w ten sposób. Czy tak grupa powinna prowadzić meeting? Moim zdaniem Kuba alkoholika? Nie powinna. Dlaczego? Po co ja mówię o swojej odpowiedzialności, nie? Po co ja czytam preambułę, na przykład do początku meetingu? Po co czytam niektóre tradycje i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest moje wyłącznie zdanie, czyli może, ale nie powinno. Tak w tradycjach też to słowo nie powinno jest użyte kilka razy. Dzięki. Dziękuję. Było tak, czy jest tak lub tak. Ja rozumiałem tak, przepraszam, to jest tak. Czyli to jest... No właśnie tak, chodzi o to, że tak nie powinna prowadzić meetingu na siłę. Natomiast tak może tak prowadzić, jeżeli wszyscy się zgadzają. Bo źle zrozumiałem swoje pytanie, przepraszam. Okej, dziękuję. Ja bym zasugerował, żeby się podzielić odpowiedziami z naszego regionu. Może zacznę od to, co myśmy wypracowali też. Zacznę od pytania pierwszego, tak, żeby było na porządku. Odpowiedź jest taka, że twierdzenie, iż pewnego rodzaju grupy dla agnostyków, kobiet, osób LGBT zagrażają jedności AA, nie jest łamaniem zasad wyrażonych m.in. w tradycjach 3, 4, 10, 12. Wręcz odwrotnie, potrzebujemy siebie nawzajem. Innymi słowy, tworzenie grup specjalnego przeznaczenia według tego, co pisze Bill, zagraża jedności. I tu się powołujemy na fragment z eseju do tradycji 4, który mówi tak. Przyznając grupom tak ogromny zakres niezależności, uznaliśmy za konieczne wprowadzenie zaledwie dwóch ograniczeń. Grupa nie powinna podejmować działań, które mogłyby zaszkodzić AA jako całości, ani nie powinna mieć żadnych powiązań poza AA. Byłoby bardzo niebezpieczne, gdybyśmy zaczęli określać jedne grupy jako tolerancyjne, inne jako prohibicyjne, a jeszcze inne jako republikańskie lub komunistyczne, katolickie czy protestanckie. Grupa AA musiała ściśle się trzymać swojego celu, bo inaczej byłaby bezpowrotnie stracona. Jedynym jej celem miała być trzeźwość. We wszystkich pozostałych sprawach grupa miała całkowitą swobodę woli i działania. Czyli takie odpowiedź wprost,
No, to jest powołanie się na ten fragment. Ale też uzasadnieniem do tego pytania jest fragment z codziennych refleksji na 25 stycznia, właśnie który brzmi: potrzebujemy siebie nawzajem. I Bill tu pisze tak. Gdy na przestrzeni lat zastanawiałem się nad tradycją trzecią, jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia, uważałem ją za cenną tylko dla nowicjuszy. Stanowi ona gwarancję, że nikt nie zabroni im wstępu do wspólnoty. Dziś odczuwam trwałą wdzięczność za rozwój duchowy, jaki umożliwiła nam ta tradycja. Nie wyszukuję już ludzi, którzy w oczywisty sposób różnią się ode mnie. Tradycja trzecia, podkreślająca moje podobieństwo do innych ludzi, pozwoliła mi poznać rozmaitych alkoholików i pomóc im, tak jak oni pomogli kiedyś mnie. Charlotte, ateistka, zapoznała mnie z wyższymi normami etycznymi i zasadami honoru. Clay, przedstawiciel innej rasy, nauczył mnie cierpliwości. Winslow, homoseksualista, pokazał mi, co znaczy odczuwać prawdziwe współczucie, a młodziutka Megan twierdzi, że to, iż widuje mnie na meetingach trzeźwego od 30 lat, pomaga jej wciąż wracać do wspólnoty. Tradycja trzecia stoi na straży, abyśmy dostali to, czego potrzebujemy, czyli siebie nawzajem. I to jest właśnie taka odpowiedź powołująca się na tą literaturę, jeżeli chodzi o pytanie pierwsze. Pytanie drugie. Wiele grup, zwłaszcza w USA, w Polsce także są takie grupy, odmawia na zakończenie meetingu modlitwę Ojcze Nasz, bo taka jest tradycja AA. Mówi o tym na przykład tekst doktora, z Dr. Bob i Dobrzy Weterani. I na przykład jest taki fragment z tej książki, strona 154, akapit 3. Wally wspomniał też, że prawie wszyscy uczestnicy dawali swojego rodzaju świadectwo. Dr. Bob namawiał nas, żebyśmy jak najszybciej odezwali się na spotkaniu. Uważał, że jeśli powie się coś na głos, to to się utrwali albo czegoś się dotrzyma. Spotkanie kończyło się odmówieniem Ojcze Nasz. Potem mężczyźni pędzili do kuchni na kawę, a większość kobiet przysiadała tu i tam, rozmawiając, opowiadał Wally. I taki tekst też jeszcze ze strony 278 z tej książki Dr. Bobby, Dobrzy Weterani. Meetingi w Cleveland przyjęły nieco inną postać niż meetingi w Akron. Otwieraliśmy modlitwą na głos, wspomina Clarence. Speaker, którego wybierano na miesiąc wcześniej, mówił przez 45 minut. Kończyliśmy wspólnym odmówieniem Ojcze Nasz. Potem jakby ponownie zaczynaliśmy i był czas na nieformalne uwagi, pytania itd. No jest jeszcze inny fragment też z tej książki. No więc to tak, jeżeli chodzi. Dziękuję. No to przechodzimy do pytania trzeciego. Pytanie trzecie. Mam wątpliwość, chodzi mi o czystość AA. W mojej grupie do modlitwy o pogodę ducha na początku i końcu meetingu dodaje się do modlitwy frazę: niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Pytanie, czy jest to zgodne z czystością AA? Na końcu modlitwy dodaje się, abym odróżniał jedno od drugiego. Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Chodzi o wyraz Panie. Czy nazywanie Boga Panem jest w zgodzie z czystością AA? I zapraszam do wypowiedzi. Niby proste pytanie. Może dam radę. No tej miarowy jest alkoholikiem. Wiecie, tak mi teraz przyszło w zasadzie do głowy, bo wtedyśmy o tym na grupie mówili, że każda grupa powinna być niezależna. Nie, nie jest to użyte, może być, to powinna. Myślę, że to jest piękna wspólnota, ta różnorodna, nie? Że wreszcie ktoś odnajdzie to swoje miejsce. Myślę, że to jest też taki głębszy sens. Nie? Co do tego pytania, to powiem tak, no akurat ta fraza znajduje się, nie, w programie 12 na 12 i mogę powiedzieć, skoro tam jest, to myślę, że nie, przynajmniej u nas na grupie tego nie byłoby problemu, nie? Chociaż nie mówimy, chyba że czasem ktoś sam po prostu to powie, nie? Powiem tak, samo to słowo, że powinna być, nie, daje, mi się tak wydaje, nawet do tych poprzednich pytań,
że daj taką otwartość, nie? Że nawet, no właśnie, powinna być niezależna, może nawet trochę inna niż wszystkim, bo wreszcie ta zagubiona, kurczę, duszyczka gdzieś odnajdzie siebie, nie? I myślę, że to jest właśnie piękno tej wspólnoty. Tak mi się wydaje, nie? Powiem tak, że tu któryś z was fajnie powiedział, że myślę, że to sumienie grupy jest najlepsze, nie? Jeżeli możemy o tym zawsze powiedzieć, czy to przedyskutować, nie? Jeżeli komuś to przeszkadza, możemy... Gdzie są takie grupy, gdzie przy powitaniu jest taka praca, że jeżeli ktoś nie chce, nie musi używać tego słowa Bóg, nie? Modlitwę na przywitanie czy na pożegnanie. Nie? Pani przychodzą, pani mówi, nie? Myślę, że tutaj na pewno ta powinna być niezależna, nie? Myślę, że wszystkie te trzy pytania do tej pory dotyczą też właśnie te sprawy dotyczą tych dwóch ma jako całość, czy mam sobie wartość. Pytanie, czy czytałaś to, co też grupa u mnie przynajmniej wyraziła taką swoją opinię, nie? Że akurat w tych trzech pytaniach, że dobro całej wspólnoty nie jest naruszone. Także tak, żebyśmy się zadać. Dzięki. Dzięki. To czy można tego Boga nazywać Panem? Buddyści nie mogą, a pozostałe religie zgodnie z są osobowe. Natomiast Bóg jest bezosobowy. Kto jeszcze? Ja powiem. Ja jak alkoholik, mi się wydaje, że nie bez powodu jest napisane 12 plus 12 Panie uczyń ze mnie na dzień tego pokoju, tak? Mi się wydaje, że tak. Dzięki. Okej. Okay. Jeszcze tam kolega. Ja jak alkoholik, myślę, że Boga można nazwać Panem, bo tak jak tutaj kolega powiedział, Panie Boże, czy nie ma we wszystkich religiach, czy to jest zgodne z czystością, a myślę, że tak. Jak jest powiedziane, ze względu jak tylko czujemy, tak? Odnosimy się do Boga tak, jak go czujemy, tak jak go rozumiemy. Dzięki. Ewi przyszedł do Billa i Bill nie mógł zaakceptować idei cara niebios. Ewi zaproponował mu kluczowe takie stwierdzenie, dlaczego nie stworzysz swojej własnej koncepcji Boga. I ja jako koleżanka dochodzi mogę to odnieść do wszystkiego, dlaczego nie mogę stworzyć własnej koncepcji Pana, jeśli ja się tam nie rysuję. Tak samo do każdego słowa opisującego moją siłę wyższą mogę to zastosować, jak dla mnie nie ma żadnego problemu. Wiesz, przy tym wydaje się trochę uśmiechnąłem, co to znaczy czystość A. Jeszcze ktoś chyba się zgłaszał? Ktoś jeszcze? Tak, to my jako region też właśnie powołaliśmy się na ten fragment z modlitwy do 11 kroku, bo tam też jest określenie o Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego Boga. To jest coś, co jest w naszej literaturze. Jak coś człowiek nie wie, to najłatwiej się odwołać do literatury, do historii, jeżeli się tylko da i właśnie tak, żeśmy też się odwołali tutaj. Dziękuję. To czwarte, tak? Jest? Tutaj mamy pytanie, na które będziemy prosili o odpowiedź pewnie też, a mnie. Czy pracownicy Fundacji BSK w Polsce, będący alkoholikami, mogą brać udział w programach emitowanych w telewizji, gdzie ich twarze i dane personalne są ujawniane? Przykładem takich sytuacji są programy emitowane w TVP, gdzie zapraszanymi gośćmi bywają osoby zatrudnione w BSK. Rekomendacja Konferencji Służby Krajowej wyjaśniłaby, dlaczego nie dochodzi w tych przypadkach do naruszania tradycji AA. Byłaby też ważną wskazówką dla wszystkich zatrudnionych i jednocześnie pełniących służbę w Fundacji BSK AA w Polsce. Poniżej załączam krótki tekst Billa W. na temat anonimowości. Dlaczego wspólnota AA jest anonimowa? Fragment artykułu. Jednak wobec szerszego ogółu, prasy, radia, filmu, telewizji, wydawnictw książkowych i tym podobnych
Ujawnianie pełnych nazwisk i fotografii nie jest dla nas. Tu trzeba hermetycznie zamknąć wieko i musi ona pozostać w tej pozycji. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że stuprocentowa anonimowość osobista wobec szerszej publiczności jest sprawą równie zasadniczą dla życia AA, jak stuprocentowa trzeźwość dla zachowania życia absolutnie każdego indywidualnego członka wspólnoty. I jeszcze jeden ważny cytat. W kwietniu 68 konferencja Służby Ogólnej USA Kanady dała następującą rekomendację. Ukazywanie pełnej twarzy członka AA na poziomie prasy, telewizji i filmu jest uważane za naruszenie tradycji anonimowości, nawet jeśli jego nazwisko jest zatajone. Czy pracownicy Fundacji BSK w Polsce będący alkoholikami mogą brać udział w programach emitowanych w telewizji, gdzie ich dane i twarze są ujawniane? Zapraszam do wypowiedzi. Bardzo, bardzo nam zależy na waszym zdaniu, a dopiero na końcu w swojej sprawie może się odbić pani dyrektor. Słuchajcie, bardzo nas prosimy o wasze zdanie. Dziękuję. Ja mam na imię, to będzie sam alkoholikiem. Ja otrzymałem od swojego przyjaciela z grupy, kiedy sam zaczynałem służby i miałem takie bardzo duże ciśnienie na to, żeby mówić o wspólnocie, chodzić z posłaniem i tak dalej. I zaproponowałem na grupie, że pójdziemy tu, tam, do komisji, do Straży Miejskiej, do policji, z ulotkami, to, że ja pójdę, pogadam. A przyjaciel powiedział, tylko wiesz, że AA nie ma twarzy. Ja mówię, ale dlaczego? Nie? Dlaczego nie mogę? No bo jeśli ty w Krynicy, nie daj Boże, zapijesz, będziesz leżał w domu, to ci ludzie popatrzą na ciebie i powiedzą, to jest wspólnota, to jest AA. Tak wygląda trzeźwienie, nie? A ja sobie to przemyślałem i później wyszło mi to tak w krew, że to jest jedna z najważniejszych zasad. Jeśli chodzi o służbę naszej tutaj, tam gdzie działa nasza grupa i gdzie niesiemy posłanie, by my jako lokalni ludzie nie ujawniali się jako członkowie wspólnoty, ponieważ to może zaskoczyć nam, całej wspólnocie, Krynicy i w ogóle w naszym kraju. Dzięki. Dziękuję. Chcesz odpowiedzieć na pytanie? Jesteś w drugim końcu. Ja mam na imię Konrad, jestem alkoholikiem. Pytanie dotyczy pracowników Biura Służby Krajowej, prawda? Więc nie Konrada, alkoholika służebnego, czy Roberta, czy Jarka, tylko pracowników biura. I tu jako grupa pracowaliśmy taką odpowiedź, że jeśli, to też padło dzisiaj na warsztatach, jeśli umiemy rozdzielić bycie alkoholikiem i bycie pracownikiem BSK, jeśli ci pracownicy przedstawiają się publicznie jako pracownicy BSK, nie mówią o tym, że są alkoholikami, oni tym bardziej, tym bardziej, że należą do wspólnoty, to nie są poza tradycją 11 i 12. Więc mogą występować publicznie jako pracownicy, nie jako alkoholicy. Takie jest moje myślenie. Dzięki. Dziękuję. Mam na imię, że jestem alkoholikiem. W związku z tym, że jak przypadłem tam jakieś służby, to też słuchałem jakby ludzi z naszego terenu, w jaki sposób na to pytanie. I powiem tak, jaka jest opinia. Jak najbardziej tak. Nawet nie mogą, a powinni. Bo już to wyszło z wcześniejszych nawet tu warsztatów, gdzie pani dyrektor powiedziała, że są pracownikami. A przecież to fundacja łączy nas ze światem zewnętrznym. To w jaki sposób informacja publiczna, czy łączenie się z innymi, nie? Z tymi prawnymi nawet sprawami, to w jaki sposób mogliby to robić, nie pokazując twarzy. Jak najbardziej nawet powinni, nie? Tylko tu wychodziła jakby to, co służebnie, jak mówili, umiejętność odnajdywania miejsca, czyli w jakim miejscu jestem i kim jestem, nie? Jeśli przychodzi ktoś i jest też członkiem AA, nie? I jest członkiem Biura Służby Krajowej. Więc na meetingu jest alkoholikiem, tak? A jeśli jest w pracy, to pełni swoją rolę i służy wspólnocie. Więc powinno, tak?
większość, miał takie większość miała zdanie. Dziękuję. My jako region żeśmy wypracowali taką odpowiedź, że nie jest to łamaniem anonimowości, jeżeli osoba, nawet jeśli jest alkoholikiem anonimowym i występuje w mediach jako dyrektor, pracownik BSK i w tym momencie nie ujawnia swojej przynależności do AA. Jeżeli mówi o wspólnocie z pozycji dyrektora, pracownika BSK, a nie z pozycji anonimowego alkoholika, to nie jest to łamaniem anonimowości. Dzięki. Przechodzimy do piątego. Natomiast poszerzone o odpowiedź pani dyrektor, no, daje dużo do myślenia. Pytanie piąte. Dlaczego słowo, które było i jest wykorzystywane do określenia osoby opiekującej się i przeprowadzającej innego alkoholika przez program 12 kroków, to słowo sponsor? Dlaczego zaczęto używać takiego słowa w USA w latach 40? Pytanie to wynika z pytań alkoholików. Dlaczego akurat to słowo jest używane w celu opisywania osoby będącej duchowym przewodnikiem, skoro powszechnie wiadomo, że w powszechnym języku polskim ma ono pejoratywny wydźwięk? I zapraszam do wypowiedzi. Zapraszamy. Ja na imię Kuba, jestem alkoholikiem. Cześć Kuba. Nie. Jeśli chodzi o to słowo w języku angielskim, z tego co się orientuję, to jedno z tłumaczy mówi o tym, że jest to osoba wspierająca w działaniu drugą osobę. I dla mnie to jest tytuły wystarczające tłumaczenie tego słowa. Dzięki. Co mi się lepiej patrz? Bez mikrofonu rzuć. Ja mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Z moich doświadczeń wynika to, że to słowo jest interpretowane przez zainteresowanych, zależy od tego, na co są nastawieni. Więc tak naprawdę my jako już uczestnicy wspólnoty, członkowie, wiemy o co chodzi. Ja bym dla ludzi, którzy przychodzą do wspólnoty, i miałem takie doświadczenie, że przyszła kobieta na meeting i się zapytała, ile ona pieniędzy dostanie od tego sponsora, bo ją część, nie? Normalnie. A tu chodziło o co innego i czasem są to śmieszne sytuacje, czasem przykre, ale to słowo chyba weszło tak głęboko w polskie A, że byłoby chyba pokolenie, żeby to zmienić. Mi nie ogólnie nie przeszkadza, ale czasem się źle kojarzy. Zwłaszcza teraz, kiedy dużo pomocy, takiej pomocy przeniosło się na grupy facebookowe, które w żaden sposób nie są moderowane przez, powiedzmy, nas, jako ludzi, którzy tak gdzieś są przebudzeni duchowo. I komentarze czasem są po prostu masakry z tym sponsorem, sponsorowaniem, sponsoringiem, to już w ogóle. I łamane wszelkie zasady. Dzięki. Ja pewnie. Ja jestem alkoholikiem, ale ja myślę, że uważam, że jest wiele takich osób, które mają jakieś tam wątpliwości i myślę, że to ode mnie zależy i znów odnoszę się do osoby, która przychodzi pierwszy raz, bo to myślę, że leży w mojej odpowiedzialności, aby taką osobę na tyle nie potrafię wytłumaczyć o różnych rzeczach. Dzięki. Proszę. Janek, jestem alkoholikiem, skoro tutaj się zadbałem, powinniśmy się przyczepić do każdego słowa. Do każdego, bo możemy się odnosić w jakiś sposób religijny i tak dalej, więc ktoś, kto jest ateistą, zacznie mieć problem z tym, że zaczniemy to określać właśnie tym, a nie innym słowem. Myślę, że wczepianie się jednego słowa nie ma większego sensu, a tak jak Robert powiedział, każdy powinien być że powiem, doinformowany z nowicjuszy, o co chodzi w tym słowie sponsor. Sam osobiście chyba, nie wiem, czy nie słucha, zapytałem, jak to jest, czy że chciałbym poprosić o sponsoring i nie wiem, czy to słabe, czy ktoś inny mówi, nie chodzi o sponsoring, tylko chodzi o sponsora.
Więc kwestia tylko wyjaśnienia znaczenia, a jakie słowo użyjemy, jest tu sprawą drugorzędną. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Jestem alkoholiczką, mam na imię Anujamy. W języku polskim przejęliśmy wiele słów, szczególnie w Polsce, bezpośrednio z angielskiego. I tak na przykład na terenie Polski nikt nie mówi, że idzie na spotkanie AA, tylko mówi, że idę na meeting. Bo mąż powiedział, że jak ty byś mi powiedziała, że idziesz na spotkanie, to bym cię zapytał z kim. Ale jak idziesz na meeting, to ja wiem, na co to idziesz. Nawet myślę, że to są takie słowa jak sponsor, meeting, takie bezpośrednie kalki z języka, to nawet nie kalki, tylko takie zapożyczenia z innego języka, więc wbrew pozorom tworzą pewnego rodzaju jedność wśród nas. My wśród nas, jak w pociągu ja jechałam z dziewczyną naprzeciwko mnie, siedziała i rozmawiałam tam z kimś tam i mówię, słuchaj, no ja nie mogę jej zatrudnić w biurze, bo ja byłam jej sponsorką, nie? I ta dziewczyna 15 minut potem naprzeciwko mnie siedzi i tak, czy ty jesteś za? No to też nas łączy, więc ja nie mam nic przeciwko temu. Jeszcze w mam nadzieję, że jestem alkoholikiem, a dla mnie akurat słowo sponsor jest adekwatne, bo tak z perspektywy czasu jest to osoba, która poświęciła mi w piernik czas, nieodpłatnie przeprowadziła mnie przez program. I dla mnie to akurat to jest idealne słowo na określenie, a jak ktoś ma z tym problem, to po prostu to jest jego odpowiedzialność, by był doinformowany. Dziękuję. Dzięki. To może tak, Bartka. Tak, to myśmy powołali się oczywiście też na tekst z literatury, bo była taka możliwość i skąd to słowo się wywodzi. Ten fragment jest w książce Życie w trzeźwości. To jest taka żółto-brązowa książeczka, niegruba. On jest na stronie 42-43 w rozdziale Co robią anonimowi alkoholicy, żeby nie pić. I pisze tak. W pierwszym okresie istnienia AA w słownictwie nie było słowa sponsor. W tym czasie niektóre szpitale w Akron, Ohio i Nowym Jorku zaczęły przyjmować pacjentów, u których diagnoza brzmiała alkoholizm, pod warunkiem jednak, że trzeźwy członek AA podejmował się sponsorowania choremu. Sponsor przywoził pacjenta do szpitala, odwiedzał go regularnie, był obecny przy wypisywaniu go, zabierał go do domu, a potem na spotkanie AA. Tam przedstawiał nowego innym, szczęśliwie niepijącym alkoholikom. Przez pierwsze miesiące trzeźwości był zawsze na usługi eks-alkoholika, gotów odpowiadać na pytania lub słuchać, jeśli była taka potrzeba. Sponsorowanie okazało się tak dobrym sposobem pomagania ludziom i wciągania się w życie AA, że stało się zwyczajem w całym wspólnotowym światku, nawet wówczas, gdy nie zachodziła potrzeba leczenia szpitalnego. Od tamtej pory sponsorowanie stało się jednym z fundamentów zdrowienia opartego na 12-krokowych programach i jest jednym z największych dobrodziejstw wspólnoty. Taka jest odpowiedź. Dziękuję. Dzięki. To teraz pytanie szóste. Jesteśmy za półmetkiem. Czy dzieci mogą uczestniczyć w meetingach, kiedy rodzice nie mają ich gdzie zostawić? Czy należy wtedy otworzyć meeting? Czy jeżeli sumienie grupy zdecyduje, że jej to nie przeszkadza, to dziecko może pozostać na meetingu? Chodzi o małe dzieci w wieku 5-15, załóżmy. Na meetingach często opowiada się rzeczy, które nie są przeznaczone dla uszu dzieci. Uczestnicy meetingu, na którym są obecne dzieci, wspominali, że nie mogli się w pełni wypowiedzieć, bo były dzieci. Czuli, że to nie jest miejsce dla nich. Niemniej jednak ich rodzice, aby zdrowieć, muszą je zabrać ze sobą, bo nie mają ich gdzie zostawić. Czy dzieci mogą uczestniczyć w meetingach? Zapraszamy. Ojców i matki. Ja jestem z innych, z nas, właśnie.
przepraszam, że pytanie w ogóle 5, 15 razy. To zabiera 15-letnie dziecko na meeting, że nie może się opiekować. W ogóle bzdura jest, nie? Ja mam na myśli tutaj dziecko 2-letnie, 3-letnie do 5 lat. To faktycznie może ta matka czy ojciec nie ma gdzie zostawić, nie? Ktoś tam powie, że a no gdzie tutaj, no bo inni się nie mogą wypowiedzieć, jak oni mogą przeźwieć. A jak ta matka ma trzeźwieć, ona też chce trzeźwieć, ona chce temu dziecku poświęcić, dla niego chce wytrzeźwieć, nie? I tutaj chodzi o, dla mnie, dziecko, no nie? Dziecko 15-letnie to nie jest dziecko, nie? No bo to tutaj nazywamy dziecko. Także to dla mnie może zabierać. Dziecko faktycznie małe dziecko. Dziękuję. Mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. To pytanie zadałem u nas, to pierwsza odpowiedź była taka, że na otwarty może być każdy, nie? Więc, ale później zastanowiliśmy się nad pierwszą tradycją, że nasze wspólne dobro, czyli tego, dobro tego dziecka też jest ważne, nie? I teraz tutaj był taki dylemat, bo myśmy tu nawet na innych grupach o tym rozmawiali, ale to jest, że staramy się, żeby jednak dzieci nie były na meetingu, tylko żeby ktoś pomógł opiece, nie? Myślę, że taki jednorazowy, czyli ktoś przychodzi pierwszy raz z dzieckiem, absolutnie może, myślę, że mądrość dupy i sumienie może tak poprowadzić ten meeting, żeby nie zagrażało temu dziecku, nie? Nasza grupa powiedziała tak, że na otwarty może być, nie? Są bardzo często rocznicowe, gdzie przychodzą ludzie rodzinami. Myślę, że tu nie ma jakichś przeciwwskazań. Na zamkniętym no to tu się robiło trochę kłopot. Dobro tego dziecka mogłoby być zagrożone, nie? Więc tutaj być na zamkniętym, że nie. Że trzeba szukać innego rozwiązania. Nie? Takie tutaj było odpowiedź. No to dzięki. Dziękuję. Ja mam na imię Łukasz, jestem alkoholikiem. No ja pamiętam, jak my na to pytanie odpowiadaliśmy właśnie wspólnie na grupie i pierwsza odpowiedź była właśnie taka, że na otwarty oczywiście może, bo na otwarty może być każdy. Ale co by było, gdyby taka osoba faktycznie nie miała tego dziecka właśnie z kim zostawić na dłuższą metę i taka sytuacja by się u nas właśnie na grupie zdarzyła. I były też takie odpowiedzi, znaczy wypracowaliśmy też po części taką odpowiedź, wydaje mi się, że po prostu my też jako sumienie grupy moglibyśmy pomóc spróbować właśnie takiej osobie po prostu ułatwić jakby przychodzenie też na te meetingi, no nie? Jeżeli ona potrzebuje tego meetingu. No bo też wiadomo, no ta osoba nie bierze tego dziecka specjalnie na taki meeting, bo to nie jest też dla dziecka nic specjalnego, bo ona tak naprawdę też nie rozumie, co się dzieje na takim meetingu, nie? Więc jeżeli taka osoba potrzebuje przyjść na meeting, a jeżeli przychodzi z małym dzieckiem, to na pewno potrzebuje, no to właśnie sumienie grupy, czy w ogóle osoby z grupy mogą też spróbować pomóc i albo wypracować jakieś rozwiązanie na dłuższą metę, albo po prostu nawet na takim meetingu, jeżeli takie dziecko jest, to spróbować na przykład się zająć tym dzieckiem. W sensie, to jest też jakaś forma meetingu na pewno dla pewnych osób, prawda? Żeby ktoś, kto potrzebuje mniej tego meetingu w danej chwili, mógł zająć się tym dzieckiem i też jakąś formę meetingu wtedy po prostu przeżyć. A tej osobie, która przychodzi na meeting, dać też swobodę być może wypowiedzi, bo jeżeli nie będzie ona z dzieckiem małym, to też nie będzie miała tej swobody wypowiedzi, no bo będzie się być może blokować przez to, że jest też dziecko. Dziękuję. Mamy, nie wiem, jak jestem alkoholikiem. Ja to mam przykład. U nas Dorota przychodziła z 2 bliźniakami, 2 dziewczynkami. Naprawdę nie miała gdzie zostawić. Była samotną matką, wychowującą dwoje dzieci. Chciała trzeźwieć. I mieliśmy tam świadomość, że dzieci były. Powiem wam szczerze, od małego jeszcze nie chodziły w moim wózeczku. A potem był taki czas, że dzieciaki przychodziły, siedem testowały spółę, ławkę, kredki i malowały, rysowały, a myśmy prowadzili meeting. I jest kwestią tego typu, to tylko zależy od zachowania uczestników na meeting. Wiadomo. To jesteśmy ludźmi podobnie z odpowiedzialnymi, tak? Więc w takiej sytuacji
nie przeklinając, nie mówiąc tego potem, jakichś tych zdarzeń i tych problemów tak dosadnie, nie było to żadnych, nie było żadnych przeszkód. Żadnych przeszkód. To trwało gdzieś koło 4 lat. I jeżeli mogła przyjść na te dni, przychodziła z dziećmi. I słuchajcie, nikomu nie przeszkadzało. My się po prostu do tej bąbli po prostu przyzwyczaili. Oni to one są już. I one nam nie przeszkadzały, ani my nie. Nie potrzebna była żadna osoba, żeby tam się nimi zajmowała i robiła w ten sposób. Tylko dzisiaj się zajmowała sobą. A niekiedy było tak, że ona się nie wyciągała z łóżeczka, z wózka, o w ten sposób. Bo obydwoje spały, i koniec. Obydwie dziewczyny spały. Było tak. I dziewczyna, jakby nie było, już ma 17 lat przeszłości. A jakby mi tego nie udostępnili, nie wiadomo, co by się stało. Dziękuję. Dziękuję. Jest jeszcze jedna osoba, proszę. Janek, jestem proszę. Proszę. Krótko, bo zostały nam 4 pytania i pół godzinki, żebyśmy się wyrobili. Dobrze. Ja mam tak, z dziećmi 15 lat myślę, że już mogą na tyle, że nie będziemy się mogli swobodnie wypowiadać. Natomiast młodsze, 1-5 lat, ustawiam szacunkiem dla nich, ale nie zrozumieją. Tak jak do 3 lat nawet nie rozumieją, co się mówi. I tak jak było tu powiedziane, otwarte mitingi jak najbardziej, bo wtedy inaczej jest prowadzone. Natomiast zamknięte mitingi, gdzieś gdzie ktoś może potrzebować powiedzieć, że byłem w takiej sytuacji, że już miałem sznur na szyi i zastanawiałem się, czy skoczyć, czy nie, to dziecko 10-15-letnie, ono może doznać takiej traumy, że będzie się bało o swojego ojca, które będzie wychodziło z domu. Moja krzesnica, szwagier zażartował, kiedy siostra była w ciąży. Jak to będzie druga córka, to ja się z domu wyprowadzam, bo nie wytrzymam strzała tak. Zażartował. Moja siostra była wezwana do szkoły i nauczycielka delikatnie próbowała się pytać, co się tam w domu dzieje, jaka jest sytuacja. Mama cały czas płacze, że tata się wyprowadzi z domu. Pani doktor się nie zna, bo na pewno to nie jest dziewczynka. Ona na pewno będzie miała braciszka. Dzisiaj 9-letnie dziecko miało traumę i ono się modliło, żeby miało braciszka, żeby tato się nie wyprowadził w domu. Tato zażartował, a dziecko miało problemy. To jest dylemat. 1-5 lat myślę, że nie zrobimy im krzywdy. Natomiast 5-15 lat na mitingach zamkniętych, gdzie do Państwa to może być dla nich miejsce. Dziękuję. Dzięki. Tak, to te wypowiedzi pokazują, że nie ma jakiegoś idealnego rozwiązania. Ani nie można powiedzieć, że na pewno nie, ani że na pewno tak. Myśmy odpowiedzieli w ten sposób, że sumienie grupy decyduje, czy dziecko może być na mitingu. Zawsze należy szukać każdego rozwiązania, które umożliwi udział w mitingu potrzebującemu alkoholikowi. Niemniej jednak tę sytuację, że dzieci są na mitingu, traktować jako przejściową. Dziękuję. Teraz pytanie 7. Czy niesienie posłania do szkół, w których uczą się dzieci, jest zgodne z tradycjami i duchem AA? Tradycja 5 mówi, że każda grupa ma jeden główny cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Nigdzie nie znalazłem informacji na temat niesienia posłania potencjalnym alkoholikom, jakimi niektóre dzieci mogłyby stać się w przeszłości. Wyobrażam też sobie różne reakcje rodziców, gdy dziecko po wykładzie AA w szkole przychodzi do domu i informuje pijącego rodzica o mitingach AA. Jak wiadomo, wielu uzależnionych nie uważa, że ma problem z piciem, a wszelkie próby przypominania o tym często kończą się agresją w stronę osoby, która zaczęła niewygodny temat. I zapraszam do wypowiedzi. Czy niesienie posłania do szkół, w których uczą się dzieci, jest zgodne z tradycjami i duchem AA? Jestem alkoholikiem. Myślę, że tutaj brakuje przedziału wiekowego, nie? Ale w związku z tym troszeczkę tam staram się też
jeśli chodzi o informację publiczną, bo są organizowane takie spotkania w szkole, nie? Ale to na zasadzie informacji, że jest taka wspólnota, co się tam dzieje, nie? I tam może uzyskać ktoś pomoc. To w tej formie myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to robimy nawet. Spotkania są organizowane. Bardziej do starszych trochę. Jeśli chodzi o tutaj, w tej zasadzie grupa jako taka nie miała większego doświadczenia. Oprócz mnie tam nie uczestniczył w jakichś spotkaniach informacyjnych, nie? Jeżeli to jest forma informacyjna, myślę, że jak najbardziej potrzebna. Jeżeli mamy świadomości o to, młodych ludzi jest chyba ważne i to jest też chyba cel informacji publicznej, jak ja dobrze rozumiem, jeżeli nie jest to wasze doświadczenie. Myślę, że to właśnie chodzi, żeby informować, że jest taka wspólnota, nie właśnie. Może dzieci się tym swoim świadectwem, no tak, to jest różnica. Nie? No. Więc tutaj taka ważna różnica, uniesienie spotkania z formie informacji, to chyba powiedział, że jak najbardziej. Dzięki. Dobra. Mam na imię Henryk, jestem alkoholikiem. Słuchajcie, że mamy takie doświadczenie w AA w Tęczynie. Kilkanaście lat temu była dziewczyna, która miała 16 lat, i mówiła, że jest alkoholiczką. Przyznawała się do problemu z alkoholem. I mówiła prosto, gdyby do liceum nie przyszli, wtedy przyszli alkoholicy i nie powiedzieli, jak wygląda problem alkoholowy, ona by tego nie zrozumiała i chwilałaby dalej. Także wiadomo, że dzieci jak dzieci. Ja nie wiem, czy to jest mądre iść i mówić dzieciakom z szóstej klasy podstawowej, ale osoba, która jest tam w liceum, w zawodówce, ma 16-17 lat, no to już alkohol jest na mnie powszedni. Ja to jest moje doświadczenie, bo ja jestem synem browarniczki z Tygu i jak to mówią, alkohol wyciągłem z pierwszej mamy. A w domu zawsze był alkohol, od A do Z. I wszyscy pili, no i wszyscy dalej piją, to ja dostałem. Dziękuję. Szczęście. Miało szczęście. Bo do liceum nie przyszli do Zenia. Ja na imię Kuba, jestem alkoholikiem. Ja nie wiem, czy mogę to nazwać uzasadnieniem, ale ten, który zadał to pytanie, może takiego słowa, znowu dla mnie słowo, które już wyobrażam. Bo ja Kuba alkoholik mógł sobie bardzo dużo rzeczy wyobrażać. Jak on tutaj przywołał to, że wyobrażał sobie, że tam dziecko przychodzi ze szkoły, mówi o tym, że usłyszało AA i często kończył się agresją, to podążając tym takim myśleniem, to należałoby usunąć tabliczki informacyjne, że na przykład jest środek leczenia uzależnień, nie puszczać w filmie telewizji filmów, w których jest na przykład meeting do niego alkoholików i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Ja po prostu, ja osobiście widzę różnicę pomiędzy niesieniem posłania, bo ja to pojmuję jako przekazywanie programu, a meeting informacyjny jest zupełnie inną sprawą. Dzięki. Dziękuję. Tomek, jestem alkoholikiem. Ja uczestniczyłem kiedyś w technikum, to chyba było samochodowe, bo tam właśnie spotkanie informacyjne, gdzie dzieliliśmy się doświadczeniem. Ja mówiłem o takim bardziej, ja byłem pierwszym speakerem, mówiłem bardziej o moim uzależnieniu, kolega mówił o duchowości, a profesjonalista mówił o aspektach psychologicznych i te dzieciaki, one miały może po 17-18 lat, one z otwartymi buziami tego słuchały, ponieważ dla nich, co po niektórych być może to było rozwiązanie, być może to było światełko w tunelu. Ja czegoś takiego w szkole nie miałem. Ja się dowiedziałem w wieku 25 lat, że są tacy, co nie piją, nie? I że nie ja jestem głupi czy zły, że piję i nie potrafię, jestem chory, nie? A oni to dostali w progu dorosłego życia, więc uważam, że dla starszych dzieciaków w szkołach średnich to powinniśmy w tym działać i więcej młodych ludzi jest za tym, powinniśmy pchać na takie spotkania, bo nie są autorytetem. Dzięki. Z
tym alkoholiczną mamę i ja rozumiem. To jest fajne pytanie, bo ja pierwszy raz słyszałam to pytanie chyba w 2014 roku na mitingu światowym. Jak to jest z niezieniem posłania do szkół? I mało się tam nie pobiliśmy, bo na przykład Włoszka twierdziła w żadnym wypadku. Oni w ogóle nie chodzą do szkół. Ja byłam zdziwiona, no jak to my tak chodzimy do szkół, tak niesiemy posłanie. A Włoszka powiedziała, my nie, bo my od pewnego wieku tam, od 15 czy 16 lat do szkół podstawowych nie chodzą. W ogóle. Ja byłam oburzona. Taka rzesza młodzieży niepoinformowana do podstawówki. I potem byłam na warsztatach w Jastrzębiej Górze, w Łebie, to były warsztaty informacji publicznej. I tam na tych warsztatach był pan, profesjonalista, który w szkole pracuje i prowadzi takie spotkania informacyjne właśnie na temat uzależnień, profesjonalista. I on powiedział, że do małych dzieci, czyli podstawówka, chodzić się nie powinno, bo te dzieci są nieprzygotowane, a my też nie jesteśmy przygotowani, bo jak walniemy historyjkę, to niby na meetingach to się będziemy z tego śmiać, a młody człowiek to dziecko to inaczej może przyjąć. Więc ja bym, jeżeli już odpowiadałabym na to pytanie, to bym ograniczyła to od na przykład od szkoły średniej, niesienie posłań, nawet nie meetingi informacyjne, to nawet spotkania informacyjne, dopiero od szkoły średniej i wyższej, nie? Dziękuję. Myślę, że jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Przepraszam, że wejdę słowa. Jak chodzą po szkołach z problemem narkotyków i jakichś innych środków zmieniających nastrój, bo to też po prostu bo to się zdarza. Mam na imię Krzysiek, jestem alkoholikiem, ale oprócz tego jestem nauczycielem, uczę w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej. Dostrzegam, że jest to poważny problem wśród młodzieży i myślę, że przy współpracy z nauczycielami, przy godzinach wychowawczych nauczyciel naprowadzi i nie musi być to całe 45 minut, tylko może to być jakieś 30 minut. Krótki, przemyślany instruktaż i później odpowiadanie na pytania młodzieży, które są często zaskakujące, którzy mają młodzież, która sami się dowiaduje, że już z alkoholu korzysta od kilku lat, a na przykład 16 czy 17 w momencie, gdy z nimi rozmawiam. Myślę, że jest to wskazane, a nawet powiedział konieczne. Dziękuję. Dziękuję. No tak, właśnie myśmy tutaj odpowiadając na to pytanie również powołali się na naszą literaturę. Co prawda jeszcze nie wydano, ale jest projekt, poradnik informacji publicznej, przewodnik, przepraszam, tak. I cały jeden rozdział siódmy jest zatytułowany Czy w szkołach jest miejsce na informację publiczną? I rozdział jest dosyć obszerny, ale może przeczytam fragment, który będzie takim dopełnieniem tego, co mówił Krzysiek. Szkoła jednak to nie tylko uczniowie. Rodzice i nauczyciele to dwie bardzo ważne grupy osób, do których warto kierować działania związane z informacją publiczną. Rodzice oddziałują na swoje dzieci przez codzienne sytuacje. Nauczyciele często w szkołach muszą bezpośrednio mierzyć się z zachowaniami problemowymi wśród dzieci i młodzieży. Warto wyposażyć te osoby w informacje na temat działania wspólnoty i tego, jak to działa. Specjalne ulotki informacyjne, takie jak co się zdarzyło Jankowi, młodzi i AA, za młodzi na AA, mogą być pomocne w sytuacjach trudnych. Informacje związane z naszym programem można kierować także do grup mających wpływ na kształtowanie osobowości młodzieży, trenerzy sportowi, instruktorzy harcerstwa. W związku z powyższym w kontaktach ze szkołami należy zachować niezbędne zasady wynikające z naszych doświadczeń oraz wiedzy naszych przyjaciół profesjonalistów. Nie powinniśmy spotykać się z młodzieżą poniżej 16 roku życia. Sprawy organizacyjne należy uzgadniać z dyrekcją szkoły za pośrednictwem pedagoga, psychologa szkolnego. W trakcie bezpośrednich spotkań z młodzieżą w klasach
W szkołach ważne jest, aby nadzór nad nimi miał cały czas opiekun klasy. Ze strony AA sugerowany jest udział dwóch, trzech osób doświadczonych w rozmowach z młodzieżą, na przykład posiadających wykształcenie pedagogiczne lub własne dzieci w zbliżonym wieku. Dobrze by było, aby historię osobistą opowiedział młody człowiek, który poznał i stosuje program 12 kroków. To jest jeszcze więcej, to jest obszerniejsze, ale te najważniejsze takie sugestie. Dziękuję. Pod warunkiem, że pan minister Tarnak to boi. Okej, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Czy jeszcze pytanie usłyszę? Czy główny szef jednym warsztatu, bo my jeszcze nie pani rządzi? Mamy trzy pytania. Pytanie ósme. Ja może przeczytam tylko pierwszy człon. Tego rozwinięcia już nie będę czytać. Czy prawdą jest, że służący alkoholikom powinni odpowiedzieć na każde zadane pytanie przez członka wspólnoty AA, jeśli dotyczy programu AA, czy też działania wspólnoty AA? No i tu jest rozwinięcie, które jakby, no jest dalej pytaniem o tym, czy członek wspólnoty musi uzyskać odpowiedź na każde zadane pytanie. Czy prawda? Jeżeli odpowiedź nie wiem, jest też dobra, to powinien. Okej. Jedna odpowiedź. Dobra, proszę. Panie Górna, jestem alkoholikiem. Słuchajcie, uważam, że najbardziej uczciwe podejście do tego jest takie, jak też tylko usłyszeliście. Jeżeli nie znam odpowiedzi, mówię nie znam. Jestem nie. Niczym to nie przeszkadza, żeby dalej szukać, nie? Dla mnie być może ktoś inny. Prawda? Czyli nie można sobie na każde pytanie. Tyle, takie moje zdanie. Dzięki. Proszę. Panie Przewodniczący, ja powiem tak samo, że chcąc odpowiedzieć na każde pytanie o osobie młodej, to musiałbym znowu uważać się za Boga, więc nie mógłbym przywiązać na kolejny. No, mogę odpowiedzieć, nie mam obowiązku wiedzieć. Dzięki. Proszę. Najważniejsze jest nie pozostawić tej osoby samej zupełnie z problemem. Ja nie muszę wiedzieć na odpowiedzi, nie znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast wiem, że osoba, która pyta, ma jakiś problem, nie? I żeby nie miała poczucia, że zostaje z tym sama. Ja tak do tego podchodzę. Ja mogę odpowiedzieć, nie wiem, ale mogę wspólnie z tą osobą poszukać odpowiedzi na pewne pytania i to też może być dla mnie trochę takim doświadczeniem, które mnie czegoś uczy. Nie. Dzięki. I Galicja. I Galicja. Służący alkoholikom powinni odpowiedzieć na każde zadane pytanie przez członka wspólnoty AA, jeżeli dotyczy programu AA, czy też działania wspólnoty, jeżeli znają odpowiedź na to pytanie. Można też pomóc pytającemu poprzez wskazanie innego służebnego, co do którego przyjmuje się, że może mieć wiedzę potrzebną do odpowiedzi na zadane pytanie. Czyli nie pozostawić go samym, tak jak powiedział Piotr Krajowo, niż drzwiom. Dziękujemy. Idziemy dalej. Tak a propos pytań, to jeszcze dopowiem, bo to nie zostało powiedziane, że teraz będziemy wypracowywać odpowiedzi na konferencji 50, ale na stronie AA.org znajduje się archiwum pytań do konferencji od chyba 46. AA.org, tam jest dla AA zakładka i kolejna zakładka konferencja. I tam jest... Tam do pobrania. Do pobrania, archiwum pytań. Wiele pytań już zostało zadanych, można tam znaleźć odpowiedź. Teraz nie mogę tym kursorem najechać. Jest Jacek? Tak, jest. Pytanie 9. Czy grupa AA może sama zmieniać brzmienie kroków i tradycji i nadal nazywać się grupą AA? Uzasadnienie wydaje się, że powstają coraz nowe grupy, które nie tylko wyrzucają niektóre słowa z podstawowych tekstów, jak preambuła czy modlitwa o pogodę ducha, ale również zmieniają całkowicie brzmienie kroków i tradycji.
Weźmy na przykład grupy dla ateistów i wolnomyślicieli. To, że nie wypowiadają słowa Bóg czy siła wyższa, jest jeszcze poniekąd zrozumiałe. Ale że całkowicie zmieniają inne teksty, to już jest moim zdaniem dalece posunięta samowola. Jeżeli na przykład popatrzymy na inne tego typu grupy, jak kobiece lub LGBT lub młodych, poza tym, że członkowie tych grup należą do pewnej społeczności, to wszystko inne pozostaje niezmienne. Proszę, mamy Henryk, jestem alkoholikiem. Ja myślę, jestem pewny, że nie powinno się zmieniać kroku ani tradycji w żadnym słowie. Bo tak jest to powiedziane od wielu, wielu lat. Wielu ludziom pomogły kroki, cały program takiej, a nie innej. Tak jest. Żeby tego nie rozdrabiać na wszelki pierwsze. No przecież jeżeli chcemy być kierowcami, to sami nie możemy zmieniać przepisów drogowych. Bo takie są, a nie inne. Albo się do tego, do tych przepisów dostosujemy, albo nie zostaniemy kierowcami, tak? A tu ja myślę, że jeżeli się nie dostosujemy do kroków i do tradycji, nie będziemy trzeźwi i nie będziemy mieli tej swojej dowolności. Dziękuję. Proszę do was. Ja mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. No to grupa nie powinna się nazywać grupą anonimowych alkoholików. Nikt robi co chce. Ja byłem na Poznańskim nie dalej jak 2 miesiące temu na mitingu AA z grupy, która się określała, że trzeźwie nie bez Boga. Nie? I te kroki i tradycje były zmienione. Ja czułem się nieswojo na tej i słyszałem tam dużo wypowiedzi, które mogłyby bardzo zaszkodzić mi osobiście. Ja już jestem, powiedzmy, ja już zostałem przerobiony przez program mnie przerobił i tak dalej. Ja znalazłem swoją siłę wyższą. Nie nazywam ich Bogiem. Natomiast tam jest przeźmienie bez siły wyższej. Nazywałem się jako grupa A, jak miałem taki dysonans tam. Będą za tym meetingu, wytrzymałem do połowy, wszedłem do przerwy. Więc grupa, ale nie niech robią co chcą. Dzięki. W zasadzie jest mocne pytanie. Ja tak jest panu powiedział. Myślę, że podobnie spisał wszystko w książkę i doszedł do tego, żeby to systematyzowali, żeby nie każdy robił po swojemu. To jest tutaj już napisane, że żeby nie każdy robił po swojemu, tylko żebyśmy mieli jakąś wspólną drogę. Myślę, że zmienianie jest niedopuszczalne. Dzięki. Alicja. I tam nasza Alicja. Jestem alkoholiczką, mam na imię Alunia. Nie nam powrócę do tego pytania dotyczącego telewizji i do tego też, że my nie powinniśmy wykonywać żadnych działań, które może wywoływać niepotrzebne kontrowersje, tak jak ta moja wizyta w telewizji. Abstrahując od tego, czy miała prawo, czy nie, wywołała niepotrzebne kontrowersje i dlatego już więcej bym tego nie zrobiła. I tutaj jest to samo. Jeżeli my mamy w zasadach naszych zapisane, że 2/3 chyba grup na całym świecie musi się w formie pisemnej w ciągu pół roku wypowiedzieć w sprawie zmian kroków i tylko wtedy kroki mogą być zmienione, to jak ktoś może się nazywać grupą AA, jeżeli tworzy swoje kroki. To, patrząc odwrotnie, te grupy świętego Jakuba są grupami AA, bo nie zmieniają kroków. Chyba rana jest tego. Ja jestem całkowicie przeciw, bo to rozbija jedność AA i wywołuje niepotrzebne kontrowersje, tak jak te większość tych pytań dzisiaj, to są wynikają z niepotrzebnych kontrowersji. Ktoś coś kiedyś zrobił takiego, co wywołuje i to jeszcze publiczne kontrowersje. Dlatego całkowicie nie, że to nie jest grupa A. I to nie niektórzy weterani by na pewno nie poparli, ale nie można. Ja jestem, zabiję, nie zabiję, ale jestem, nie akceptuję, jak ktoś chce rozbić jedność. Dziękujemy. I teraz.
Mam na imię Kazimierz, że jestem alkoholikiem. U nas na grupie zawodnicy przyjęła się wersja wydania nowych kroków. Wszyscy alkoholicy, którzy mają starszy staż, zdecydowali, że tych kroków nie będą słuchać, nie będą. Bo są kroki zmienione w nowej wersji. I czytamy dalej starą wersję, bo nie zgodziła się grupa i do widzenia. No i taka jest. Dziękujemy. I teraz, Galicja. Grupa decyduje sobie. Może zostać przy starym. Ale to... Za chwilę kończymy. To jeżeli chodzi o odpowiedź regionu, to podobnie tutaj jak Ala w ogóle. Duża jednomyślność jest z tym, co słyszała, w tym, co my tutaj wypracowaliśmy. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Że nie wymagałoby to od 3/4 grup AA na świecie pisemnej zgody na rozważenie tej kwestii miałoby 6 miesięcy. I to w ciągu pół roku 6 miesięcy. Pisemnie. Tak, pisemnie. Więc nie powiem, że... Szybciutko, może 10. pytanie. Mamy 5 minut i musimy się zmieścić. Literatura w formie PDF. Czy nie jest łamana tradycja? Pojawiły się w naszym gronie wątpliwości, czy nie jest łamana tradycja 10. Czy jest ok, jeśli wysyłam nowicjuszowi naszą literaturę w dokumencie PDF lub robię zdjęcie z naszej literatury i wysyłam nowicjuszowi? Przepraszam. Możesz to wyświetlić? Właśnie spróbuję to wyświetlić, przepraszam. Ja mam na imię, problem, jestem alkoholikiem, jeśli każdy będzie miał pirata w PDF-ie wielką księgę, no to z czego BSK się utrzyma fundacja i całe wszystkie te działania, nie? To jest taka moja forma. Takie moje zdanie, ja na początku też ściągnąłem, moja pierwsza wielka księga była w PDF-ie, nie? Ale później jak doszedłem do swoich wad, to ze 3 książki kupiłem nowicjuszom, także takie było moje zadośćuczynienie. Według mnie nie, z tego względu, że no jest to kradzież, no prawa autorskich i myśli, nie? Czy część dzieła i myśli intelektualne. Dziękuję. Dzięki, proszę. Mamy 3 minutki. Proszę. Paweł. Ja uważam tak samo, jak tutaj było powiedziane, że to jest niedopuszczalne. Jeżeli byłaby jakaś oficjalna, nie wiem, wersja tego PDF, za którą można by było zapłacić, nie? No to tam, nie? Ale jakieś kopiowanie, to moim zdaniem, to jest dalej, nie? Dziękuję. Okej, dziękuję. Oczywiście nie dotyczy to cytatów. Prawa cytatu można cytować. Niemcy za to zapłacili wielką cenę, bo u nich pewien pan przetłumaczył, jak mówię, najlepsze tłumaczenie wielkiej księgi i chciał rozdawać tą wielką księgę po jednej marce. Bo to jest tak wspaniała idea, że należy ją rozpropagować za darmo. Nie? I była to wielka awantura, no bo on zgodnie z informacją Billa nie rozdajemy naszej literatury, kupujemy ją. Po to, żeby mieć pieniądze na niesienie posłania. Dzięki. I teraz na Alicja. Tu właśnie Paweł wspomniał o tej literaturze w PDF i jest taka rekomendacja na konferencję, a teraz na tą rekomendację. Prawdopodobnie zostanie przyjęta, że literatura będzie w PDF-ie, oczywiście odpłatnie. Więc to jest przyszłość naszej wspólnoty. Nie tylko w PDF-ie, będzie w e-bookach, będzie i PDF, i inne formy. A myśmy odpowiedzieli tak jako region. Dla osobistych celów, do pracy z drugą osobą i z zastrzeżeniem, aby nie rozpowszechniać, fragmenty literatury można wykorzystywać. Kwestia własnej uczciwości w tym zakresie. Natomiast kopiowanie całej pozycji tylko zapisaną zgodą GSO lub BSK. Zależy to na licencji.
A co z audiobookiem Wielkiej Księgi, które jest w tobie? To jest trzeciej wersji. To jest Bila. Moi drodzy, ja myślę, że wszelkie jakby wątpliwości już w tej chwili nie ma sami. Mamy tylko 5 minut do następnego warsztatu, ja bardzo przepraszam, ale trzeba troszeczkę odpocząć i dać miejsce jakby innym na następny warsztat. Więc bardzo Wam dziękuję za to uczestnictwo, za wiele fajnych odpowiedzi i podziękujmy sobie. Właśnie.